Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejną wielką wyprzedaż mojego taboru. Dlaczego? To już nie chcę się tłumaczyć, po prostu muszę troszkę uszczuplić kolekcję i tym razem pod młotek pójdzie cała moja kolekcja parowozów, wszystkie cztery, które tutaj widzicie, plus jeszcze tamta lokomotywa, która już nie mieści się na stacji. Do tego pod młotek idzie cała kolekcja wagonów trzeciej epoki. Pierwsze dwa składy PKP, osobowe od Roco, dalsze od Pico, plus wiele maluchów. Muszę to podzielić na kilka mniejszych odcinków, zatem dzisiaj zaczynam od tej najdalszej lokomotywy. Najmniejsza jaką mam? OKI-2 od Roco. Ale powiem Wam, że jest to jedyna lokomotywa parowa, z którą nigdy nie miałem żadnego problemu. Z wieloma innymi zawsze coś się działo, a tutaj najkrótsza, najmniejsza i najmniej problemowa. Spróbuję ją ruszyć. Bardzo wolno rusza. Popatrzcie się, rozjazd bez problemu. A co to za lokomotywa dokładnie? Ano dokładnie coś takiego. Popatrzcie się. Stan bez zarzutów, bez żadnych ubytków. Dość dobra produkcja firmy Roco. I naprawdę ta szczegółowość tutaj jest godna polecenia. Na chwilę odkładam lokomotywę. No to jeszcze oddalę i pokażę, co to dokładnie jest, żeby można było zidentyfikować to pudełeczko i to oznaczenie. 62296 PKP OKI-267 od Roco z dekoderem jazdy już zamontowanym. To jest pierwsza propozycja. Ceny teraz nie mówię, jak będę montował film, po prostu przemyślę sprawę i zaproponuję jakąś cenę. No i gdzieś przez dobry miesiąc od emisji filmu lokomotywa i inne modele, które będę przedstawiał, będą dostępne dla chętnych. Dane kontaktowe będą wystawione, wyświetlone. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, możemy się dogadać. Jakąś cenę zaproponuję, mówię, już przy samym montowaniu filmu. To jest pierwsza lokomotywa, która idzie pod młotek, ale nie tylko lokomotywy wyprzedaję. Wyprzedaję również pasujące wagony, ponieważ to lokomotywa jest osobowa. Zatem są tutaj cztery dedykowane do niej wagony. Muszę się jakoś zreorganizować. Momencik. Może niech odjedzie lokomotywa i spróbuję tutaj wypchać wagony, które także idą pod młotek. Cztery razy Roco. Uwaga. Pierwszy taki. Bagażowy, długie pudełko, oddalam i szukamy numeru, taki numer, 64293, muszę tutaj już za kamerą odczytać, PKP, jest opisany jako dwójeczka, ale no jest to po prostu zwykły wagon bagażowy. Nie ma żadnej specyfikacji, która epoka i tak dalej. Dość słabo to Roco oznacza, ale generalnie wagon kompletny, bez ubytków. Zatem myślę, że dogadamy się. Będę chciał również ten zestaw w promocji puścić, czterowagonowy, przypominam, w całości. Jeżeli się nie znajdzie kupiec, wystawiam to na Allegro po jakimś czasie.
i wtedy będzie można, jak sądzę, kupić oddzielnie, ale miejcie na uwadze to, że sprzedając w całości będę chciał to zrobić taniej i bardziej okazjonalnie. Następny wagon, który widzicie, pierwsza, druga klasa, 64291 PKP. I tu trzeba zbliżyć, nie wiem, czy to kamera ujmie, może ujmie. Pierwsza klasa, przedziałowa, druga, bezprzedziałowa. Wszystkie wagony, które prezentuję, są podświetlone z kondensatorem, zatem jak widzicie, żaden nie miga, nie traci napięcia. Jeszcze odjadę lokomotywą, żeby zrobić więcej miejsca. To jest włamaniec. Tu się wyłania wagon pierwszej klasy. I to jest z niego pudełko. 64290 PKP, pierwsza klasa. I to jest wagon cały przedziałowy. Wszystkie te wagony, które tu prezentuję, są na śledziach rokowskich, na krótkich sprzęgach, ponieważ sprawdza się to, więc nie zmieniam. I czwarty wagon, troszkę inny, raz, że to jest ta druga klasa. I ja pokażę ten numer jeszcze dla porządku. Mamy 64292, druga klasa PKP, no i tyle z oznaczenia roku. I ten wagon dodatkowo, przestawię się z kamerą, może będzie od tej strony widać lepiej. Tak sobie, ale ja spróbuję wycofać. Ma podświetlenie tyłu składu. Nie ma sprzęgu, tutaj gniazda nie ma. Jest delikatne, czerwone podświetlenie tyłu składu. Zatem to jest pierwsza część wyprzedaży. Jeszcze raz pokazuję i wracam. Roco, druga klasa, pierwsza klasa, łamaniec i bagażowy. Cenę zaproponuję, jak powiedziałem, dopiero jak będę montował film, przemyślę, no i coś tam zaproponuję, tak żeby w całości opłacało się to. I raczej namawiam chętnych do kontaktu i decyzję na całość. A do tego ten maluszek od roku. Przypominam jeszcze raz, lokomotywa OKI-267 Roco 62296 z dekoderem jazdy. Lokomotywa idzie oddzielnie, bo to zdaję sobie sprawę, że ciężko znaleźć kogoś, kto by chciał i to, i to. Leciutko podjeżdżam, a cztery wagony pasażerskie Roco, to jest druga część wyprzedaży. Za tydzień ta lokomotywa i kilka dedykowanych wagonów osobowych. Póki co zapraszam.